Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj będą śmieszki, hiszki i heheszki, bo ZUS stwierdził, że potrzebuje nowy system informatyczny. Można by powiedzieć, że jest dobra wiadomość, że oni chcą, żeby napisała go koniecznie polska firma. Także mamy jakieś propolskie działanie polskiego rządu, co jest w sumie zjawiskiem ostatnio chyba nieczęstym, więc należałoby się cieszyć. Oczywiście, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. A propos szczegółów, wiele szczegółów rynku kryptowalut omówię na najbliższym webinarze, który prowadzę regularnie i tam analizuję aktualną sytuację, to co się dzieje, to co rośnie, to co spada i na czym można zarobić. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, kliknij, zapisz się i dzięki temu możemy się na nim usłyszeć na żywo. No i dobra, ZUS od 20 lat, jak się dowiadujemy, pracuje na systemie informatycznym stworzonym przez firmę Asseco. No i trzeba stworzyć nowy system, bardziej nowoczesny i tak dalej. To jeszcze wszystko ma sens, poza oczywiście całym ZUS-em. No ale no nie mogę oczekiwać zbyt wiele, żeby zniszczono ZUS. Poza tym piramidy prędzej czy później i tak upadają, więc ostatecznie również ta musi. Ale nieważne. Tak czy inaczej. No i tutaj ZUS mówi, że Asseco i Komarch to najbardziej doświadczone polskie firmy, jeśli chodzi o systemy informatyczne ZUS. Anality powiedziała pani Dominika, czy pan, sorry, pan Dominik. No i dobra, czyli chcą stworzyć nowy system. No i teraz tak, niedawno w ogóle podpisano kontrakt na utrzymanie starego systemu, tu już trzeba stworzyć nowy i ogólnie tutaj jakby prawie wszystko się zgadza. Prawie wszystko się zgadza, fajnie, chcą stworzyć nowy system, bo stary jest mega stary, nowy jest potrzebny, żeby to wszystko funkcjonowało. Wszystko gra, poza paroma rzeczami. Po pierwsze założenie, że jak wygrają polskie firmy, to one będą działały na rzecz Polski i te dane będą jakoś specjalnie, wyjątkowo bezpieczne, to jest założenie abstrakcyjne. Jak mówią bogaci ludzie, majątek nie ma narodowości, albo kapitał nie ma narodowości, co oznacza, że obojętnie, czy to będzie polska firma, zagraniczna, to wszystko będzie zależy, kto jej zapłaci, ile i za co. I wtedy te dane i tak mogą trafić w jakiekolwiek ręce. Wystarczy jakakolwiek bazowa wiedza z historii Polski, żeby wiedzieć, że zawsze jak przychodziło co do czego, to znalazła się grupa Polaków, którzy Polskę sprzedawali z uporem maniaka. Także tutaj bym znowu się tak nie podniecał, że powierzanie tych danych polskim firmom to od razu gwarantuje bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwa nic nie gwarantuje. Natomiast zgodzę się, że no pod kątem takiego majątku narodowego to zawsze lepiej dawać kasę Polakom niż nie Polakom. Natomiast co tutaj mamy napisane? Gra toczy się o kilkaset milionów złotych. Kilkaset milionów za ten system. Jakby Ambergold chciał stworzyć system za kilkaset milionów z naszych pieniędzy, no to ktoś by się obruszył, bo by powiedzieli, nie można finansować piramidy finansowej takimi pieniędzmi, to jeszcze naszymi. Jeżeli piramida ZUS to chce zrobić, no to jak najbardziej spoko. W końcu akurat rząd ma bardzo dużo pieniędzy, nic nie rozdaje, więc jest bardzo bogaty. Także czemu by nie wydać dodatkowych kilkuset milionów na system? I znowu zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy jakbyśmy się tak zebrali, nie wiem, taki jeden zespół, który tworzy jakąś kryptowalutę, powiedzmy, i umie ją napisać blockchaina. Czyli powiedzmy 10 chłopak, którzy znają się na blockchainie. Wiadomo, to nie są tani deweloperzy. Szacuje się, że tacy deweloperzy zarabiają 30-40 tysięcy złotych. Także dajmy im te 50 tysięcy, niech pracują intensywnie. Pół bani miesięcznie wydamy, żeby oni tak pracowali przez miesiąc, żeby oni w ciągu roku napisali nam ten system. Czyli nie ma pośpiechu, powiemy chłopaki, spokojnie, na luzie, czas na pasjansa też się znajdzie. 12 miesięcy na zrobienie tego systemu, żeby on był bezpieczny, oparty na blockchainie i tak dalej, i tak dalej. 12 miesięcy to daje razy pół miliona, bo już płacimy im dużo, to daje 6 milionów złotych. 6 milionów i mamy system ZUS-u działający na blockchainie, czyli mega bezpieczny, a przy okazji mega tani w utrzymaniu. No bo to właśnie na blockchainie będzie taniej, jakby go już odpalić, zrobić. W dodatku, dzięki temu, że blockchain to jest technologia przyszłości, no to poza już tym bezpieczeństwem, to może to być szybkie, sprawne, działać dobrze. Oczywiście ja wszystko zakładam tutaj, że trzeba pisać blockchain od nowa, czyli że nie można skorzystać z Ethereum albo z żadnego innego, który już działa.
Bo czy można, czy nie można, to oczywiście wszystko zależy, bo tutaj trzeba by mieć pełne dane, co robi system ZUS, ile on generuje, że tak powiem, transakcji, czyli co się w ogóle w tym systemie dzieje, no ale zakładając, że nawet żaden z dostępnych blockchainów tego nie udźwignie, to trzeba napisać nowy i w rok 10 chłopa napisałoby nowy. Więc wydajemy 6 milionów, a nie kilkaset. Czyli wydamy kilkaset milionów z pieniędzy podatkowych po to, żeby stworzyć system, który nie będzie na blockchainie, który nie będzie aż tak bezpieczny, mimo że tutaj jest napisane, że to są dane wrażliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Więc ja się pytam, to czemu te dane nie będą przechowywane w zdecentralizowany sposób? Jeżeli tutaj oni wybierają firmę pod kątem tego, że my tym ufamy, bo że ci nas nie zdradzą, to ja się pytam, o jakie tu bezpieczeństwo chodzi? To jest właśnie tak zwana zaufana trzecia strona, czyli że my ufamy firmie Asseco albo firmie Comarch albo jakiejkolwiek innej, że ona będzie tego wszystkiego pilnowała, że ona to zrobi. Widzisz, dzisiaj blockchaina, bitcoina nie może zmienić Satoshi Nakamoto, nie może sobie tam, mimo że go stworzył, to nie może zrobić na nim malwersacji. A my tutaj w XXI wieku, kiedy blockchain istnieje już od 10 lat, my wydamy kilkaset milionów złotych, czyli przepłacimy 100 razy, żeby stworzyć system, który nie jest tak nowoczesny, jak to, co dzisiaj się na świecie stosuje. I to jest trochę dziwne, przyznam szczerze, no bo po co mieć za 100 razy taniej system, który będzie nie do hakowania, to nie można mówić takich rzeczy, jasne, natomiast który będzie bardzo, bardzo bezpieczny i którego bezpieczeństwo będzie polegało na prawach matematyki. Po co? Zapłaćmy 100 razy więcej i polegajmy na trzeciej stronie, licząc, że ona nas nie zawiedzie, nie wykorzysta tych danych i tak dalej. I to się nie trzyma do końca kupy, ponieważ no, ja od kilkunastu lat prowadzę biznes i wiem, jak ważna w biznesie jest każda złotówka, czyli że nie przepala się pieniędzy. Wiem też z doświadczenia, że zawsze cudze pieniądze wydaje się łatwiej, a rząd żadnych swoich nigdy nie miał i mieć nie będzie, tak samo jak ZUS, bo są to instytucje, no jakby nie było, no nie powiem, że działające na zasadzie zrzutki, tylko działające na zasadzie haraczu bardziej, no bo zrzutka to chyba jest dobrowolna. Tak czy inaczej, wiesz, jakie auto rozpędza się do 100 na godzinę w 2 sekundy jadąc po krawężniku? Odpowiedź brzmi służbowe. I dokładnie tak tu jest. Tak samo, jakie pieniądze się najłatwiej wydaje? Oczywiście państwowe. Albo firmowe, czyli nie swojej firmy, tylko szefa. I tutaj w związku z tym nikt nie pomyślał, że można by to zrobić za 6 milionów zamiast kilkaset. Oczywiście ja się nie zdziwię, chociaż wiadomo, nie mamy żadnych dowodów, jasne, ale nie zdziwię się. Nie byłoby to chyba jakimś wielkim, mega zaskoczeniem dla Was, gdyby się okazało, że ten przetarg wygrany na 500 milionów złotych na przykład, że delikatny podział tych środków jest dla osób załatwiających przetarg. Czyli, że tutaj ktoś z ZUS-u dostanie jakieś pieniążki, ktoś z tej firmy, która wygra, dostanie jakieś pieniążki i tak dalej, i różne rzeczy się mogą podziać. Ponieważ nie widzę innego powodu. Jeżeli jest możliwość, może jest jakiś mega dobry programista, który mnie poprawi i który powie, nie Maćku, nie, za 6 milionów to takiego systemu nie da się stworzyć, to musi być 500. Może, bo ja się nie znam, ja się tutaj nie będę kreować na eksperta od programowania. Myślę typowo tak czysto logicznie rozglądając się. Jasne, ta baza danych na 25 milionów rekordów to jest duża baza. Ja wszystko rozumiem, wszystko wiem. Natomiast dalej kwota kilkuset milionów wydaje mi się trochę abstrakcyjna i delikatnie rzecz biorąc przesadzona, zwłaszcza, że ona nie powstanie na najnowszej technologii, na najbezpieczniejszej, tylko na, jak rozumiem, na klasycznych, które do tej pory istniały i działały. W związku z czym zastanawiam się, jaki to wszystko ma sens, bo z jednej strony jedna opcja to jest taka, że ktoś, kto zarządza tymi pieniędzmi jest skrajnie rozrzutny, ale to niesamowicie rozrzutny, bo nie szanuje pieniędzy, bo to nie są jego, tylko twoje i moje. No i jest oczywiście druga opcja, czyli wałek, łapówka jedna wielka, kombinacja, jakiś gruby deal. I teraz ja jeszcze zadaję jedno pytanie. Drogi ZUS-ie, czy Ciebie na to stać? Bo mnie na przykład prowadzenie firmy nauczyło, że jeżeli ja chcę wydać na przykład 20 tysięcy złotych na reklamę na Google'ach w kampanię, to ja najpierw muszę mieć 20 tysięcy. Czyli w momencie, kiedy nie mam 20 tysięcy, to nie biorę pożyczki, kredytu, nie wiem, nie kombinuję albo nie zabieram pieniędzy z tego, co miałem wydać na coś innego i nie wrzucam w kampanię.
Po prostu nie mam, nie wydaję, mam, to wydaję. To jest jakby logika prowadzenia firmy i tak naprawdę ogólnie życia bezpiecznego finansowo. Więc ja się pytam, drogi ZUS-ie, czy ty masz kilkaset milionów? W sensie, czy, bo ja dostaję rozliczenia co jakiś czas, ile mi to emerytury wychodzi, ty też dostajesz. Ja się pytam, czy te pieniądze tam są na te nasze emerytury? Czy one tam są? Rzeczywiście te środki, które obiecujecie, że dostaniemy, czy one tam są? Jeżeli tak, tam są i są w dodatku te środki na dzisiejszych emerytów i macie jeszcze kilkaset milionów, dobrze, wycofuję się, nie czepiam się. Niech będzie. Natomiast czy przypadkiem to nie jest tak, że dzisiejszych emerytów, którzy płacili składki, finansują dzisiejsi młodzi pracownicy? No bo przecież to nie jest tak, że te składki tam są, tylko właśnie ktoś szastał pieniędzmi, tak jak tutaj wydawał se setki milionów. Ciekawe, ile ten poprzedni system kosztował. Nie wydaje się, jak człowieka nie stać. I ktoś może powiedzieć, no to co, to oni jeszcze przez 20 lat mają pracować na systemie, który istnieje od 20 lat? Odpowiedź brzmi, oczywiście, że tak. Tak samo jak masz auto starego grata i nie masz pieniędzy na nowe auto, i nie stać cię na płacenie rat leasingowych na przykład, bo mógłbyś może wziąć leasing, ale cię nie stać, no nie wychodzi na to, żeby cię było stać. Mogą być problemy finansowe. To się nie bierze auta. Ktoś jeszcze parę lat jeździ tym gruchotem. No przecież to jest oczywiste. Przede wszystkim dla osób przedsiębiorczych, bo tak ogólnie to w społeczeństwie to chyba nie jest aż tak oczywiste. Natomiast wychodzi na to, że dla urzędników, którzy mają powierzone miliardy złotych, to nie jest w ogóle oczywiste, że dopiero jak masz nadwyżkę, to ją inwestujesz. Przecież to jest definicja inwestowania. To jest robienie czegoś mądrego z nadwyżką finansową. Nadwyżką, Jezu, ludzie. Przecież to jest oczywiste. A potem tak samo w kryptowalutach czasem ludzie pożyczają pieniądze albo biorą środki, które odkładali na ślub, żeby zainwestować w Bitcoina, bo na pewno urośnie. Jezus Maria, jak tak można? Definicja inwestycji. Bo komuś gdzieś się kiedyś udało, bo ktoś kiedyś zainwestował z karty kredytowej, wpłacił na Bitcoina i teraz jest bogaty. A ktoś kiedyś pożyczył pieniądze, zrobił jakąś kombinację i wyszło. Fajnie, tylko że statystycznie rzecz biorąc 99,9% tego typu sytuacji kończy się źle. A co innego z inwestycjami, które podejmujemy z własnej gotówki. A tutaj jeszcze w dodatku się okazuje, że oni nie mają ani swoich pieniędzy, ani nawet naszych już nie mają, bo je zużyli na budowanie pałaców. A wydają, bo nowy system potrzebny. I to jaki nowy system? No przepłacony stukrotnie. Może 50-krotnie, nie wiem, ale no zrobiłem proste wyliczenie, że 10 chłopa w 12 miesięcy napisze blockchaina. Czy się mylę? Wydaje mi się, że nie, bo są takie przypadki. No i jeszcze jedna rzecz mnie w tym wszystkim zastanawia. Przecież nie dalej jak 4 lata temu ZUS wydał 101 milionów złotych na projekt platformy usług elektronicznych. My się teraz dowiadujemy, że ten projekt to jest w ogóle niezależny, że on to jest jakieś coś innego. Czy ten PUE to jest właśnie po to, żeby się mógł zalogować do ZUS-u, natomiast same dane na platformie ZUS-u to są zrobione w tym innym systemie, na który teraz trzeba wydać jeszcze kilkaset milionów. To ja się pytam, to co? To za 2 lata może wydamy 2 miliardy na modernizację komputerów, bo jak urzędnicy mogą siedzieć bez MacBooków? Bez MacBooków Pro? Nie mogą. A w dodatku przecież ci urzędnicy zarządzają wszystkim, więc może trzeba im na przykład iPhone'a. iPhone XR, widziałeś to? Albo najlepiej X Max. Nowe iPhony dla urzędników wszystkich. Czemu by nie? Stać nas. Jesteśmy bardzo bogaci, więc zróbmy to. Zróbmy to. Pieniądze niczyje nikogo nie zabolą. Pomijając tych wszystkich ludzi w całego kraju, którzy będą jutro płacić 2 razy więcej za bułki, a później będą płacić 7 zł za benzynę, bo z czegoś będzie to trzeba jakoś wykombinować. Także zastanawiam się, dlaczego system parę lat temu powstał za 100 milionów i się okazuje, że on jest do czegoś innego niż ten system, który teraz powstanie za kilkaset milionów. Potem się okaże, że brakuje 3 funkcji i trzeba stworzyć nowy system za kolejne 100 milionów i tak można się bawić w nieskończoność. Mega śmieszne to jest wszystko, takie wesołe heheszki. Oczywiście tak naprawdę to jest smutne, ale wolę o tym mówić bardziej w śmieszny sposób, żeby tutaj nie pozostawiać jakichś negatywnych wrażeń. Jeżeli ktoś z Was jest programistą, niech napisze w komentarzu, że nie, Maćku, nie, ty się nie znasz. Faktycznie trzeba wydać 500 milionów na taki system, żeby on dobrze działał, a na blockchainie to on by pochłonął 2 miliardy. Może tak, nie wiem, może czegoś nie wiem po prostu. Tak czy inaczej, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jak Wam się ten pomysł podoba i czy chcemy w ten sposób wspierać
ZUS. Zapraszam na kolejne nagrania na YouTubie, jak również na najbliższy webinar z analizą sytuacji rynkowej, gdzie przedstawię Wam bardzo dużo ciekawych newsów. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, subskrybuj ten kanał. Cześć!